Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak. Witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj po raz kolejny zagłębimy się w tematy geopolityczne, te dalej od naszego kraju, te bliżej naszego kraju, też a wszystko oczywiście w kontekście szerszym kontekście wszystkim, tego wszystkiego, co się aktualnie dzieje i w Polsce i poza naszymi granicami. moimi państwa gościem, dr Leszek Sykulski. Witam cię serdecznie. Witam Ciebie Kamilu, witam Państwa. Na początku, oczywiście, zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wsparcia naszego kanału finansowo, dane w opisie. No i zacznę od wydarzenia, które jest szeroko znane w wąskich kręgach, bo do mediów się nie przebiło. Mianowicie na Ukrainie trwa wojna i wszyscy się tym emocjonują teraz. Natomiast wojna w zasadzie można powiedzieć, że rozpoczęła się i to był taki poniekąd blitzkrieg między Azerbejdżanem a Armenią. Kolejna. Odsłona konfrontacji o górski Karabach, co zakończyło się kompletną porażką i w zasadzie można powiedzieć kapitulacją Ormian w Karabachu. Nic się tym specjalnie nie przejmuje, nawet od strony humanitarnej, od strony geopolitycznej. Mam wrażenie, że przynajmniej w Polsce też się nikt tym nie zajmuje. Czy słusznie? Czy to jest kolejna wojna gdzieś tam na krańcu świata? Czy jest to wojna, która może wiele zmienić? O, nie przesadałbym, że nikt się nie zajmuje, czy nikt nie komentuje. Zapraszam Twoich także widzów na podcast geopolityczny, gdzie poruszałem ten temat i komentowałem na bieżąco. Ja bym. Nie szedł tak daleko w ocenie sytuacji, jak to zrobili analitycy Ośrodka Studiów Wschodnich, którzy nazwali całą tę sytuację zapoczątkowaną 19 września bieżącego roku trzecią wojną karabaską. No bo trudno mówić o wojnie, bo to rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, był blitzkrieg, to była jednostronna operacja, operacja zresztą antyterrorystyczna. Takie jest oficjalne stanowisko władz w Baku. I trzeba zrozumieć, jakby cały kontekst geopolityczny, bo to, że Górski Karabach skapitulował, że Azerbejdżan tak naprawdę dokończył to, co zaczął podczas II wojny karabaskiej. To jest, to jest pewien, pewien truizm. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, kto rządzi Armenią od roku 2018. Premier Nikol Paszynian, oczywiście z, pewnym, z, z, pewnym, z pewną przerwą z wynikłą, z, jeżeli chodzi o protesty społeczne, rządzi tym krajem od 2018 roku. Jest to człowiek, który doszedł do władzy innych haseł prozachodnich. Nie powiedziałbym, że antyrosyjskich, ale na pewno prozachodnich, haseł zbliżenia z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi, to było coś, co wyniosło go do władzy. I okazało się, że właściwie druga wojna, wojna karabaska, która toczyła się między 27 września 2020 roku a 10 listopada 2020 roku, pokazała na jak kruchych podstawach jest, jest osadzona ta polityka zwrotu prozachodniego Nikola Paszyniana. No bo jeśli przyjrzymy się pierwszej wojnie karabaskiej i jej rezultatowi, czyli temu rozejmowi podpisanemu w 1994 roku, to widzimy, że tam główne skrzypce, jeśli chodzi o mediację, jakby odgrywały Stany Zjednoczone i Francja. Francja tradycyjny sojusznik Armenii, też trzeba to jasno powiedzieć. Natomiast od roku 1994, od pierwszej wojny karabaskiej do roku 2020, czyli drugiej wojny karabaskiej, zmieniło się bardzo wiele na świecie. To znaczy Przede wszystkim tutaj akcentuje proces policentryzacji świata, odchodzenia od świata jednobiegunowego, od pauzy strategicznej, od tej jednobiegunowej chwili. Widzimy to słabnięcie liberalnej hegemonii Stanów Zjednoczonych i to, jak w Soczewce pokazała ta tak zwana wojna 44-dniowa, czyli druga wojna karabaska, w której główne skrzypce już grały nie Stany Zjednoczone, nie Francja, nie Unia Europejska, ale Turcja i Rosja z cichym udziałem oczywiście także Izraela. To też warto, warto wyakcentować. I to, co się wydarzyło, czyli to zajęcie dwóch trzecich Górskiego Karabachu przez, przez Azerbejdżan, to, że później Azerbejdżan praktycznie blokował tak zwany korytarz. Laczyński, czyli jedyną drogę, która łączy Górski Karabach z Armenią, to przede wszystkim tutaj ten, ten okres od grudnia 2022 roku, to a ta blokada korytarza Laczyńskiego już właściwie wskazywała, że dojdzie do dogrywki. Bo ja bym tego, tak jak powiedziałem, nie nazywał tego, co się wydarzyło od 19 września bieżącego roku. Nie nazywałbym tego trzecią Wojną Karabaską, a raczej dogrywką, dogrywką drugiej wojny karabaskiej. I tak naprawdę wiemy doskonale, że władze Azerbejdżanu miały jeden cel. Tym, tym celem była kapitulacja to, to było żądanie kapitulacji i rozwiązania tego Nazwijmy to quasi rządu w stolicy Karabachu, czyli w Stepanakerdzie. Chodziło także o likwidację wszystkich grup paramilitarnych, militarnych, które się na tym terenie znajdowały, i to Azerbejdżan w błyskawicznym tempie osiągnął. No i teraz oczywiście trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego Rosja zachowała bierność, kiedy tam stacjonowało no, mniej więcej około do 2000 żołnierzy rosyjskich, którzy mieli. Gwarantować pokój i to Rosja jest przecież głównym, można powiedzieć, czy najważniejszym państwem ODKB, Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, nazywanym rosyjskim NATO, którego częścią jest Armenia. To nie jest tak, jak próbują przedstawiać oczywiście rusofobiczni komentatorzy w Polsce, że Rosja się wystraszyła Turcji albo że Rosja się wystraszyła konfrontacji na Południowym Kaukazie. No, trzeba wiedzieć jedną rzecz, że od 2018 roku jednym z wrogów publicznych numer jeden na Kaukazie Południowym, a jeśli no po prostu wrogiem publicznym numer jeden jest Nikol Paszynian. Człowiek, który już raz przypłacił stanowisko premiera właśnie klęsk w wyniku klęski, Rosja celowo wstrzymała się od jakichkolwiek działań, mimo iż byłaby w stanie jak najbardziej udzielić wsparcia Armenii, ale prozachodnia polityka tego państwa uniemożliwiała tego, tego, typu, tego typu działania. Oczywiście tutaj nie była mowa o jakimśkolwiek szturmie na Erywań itd. I tak tak Chodziło o, o likwidację autonomii Górskiego Karabachu, i na to Rosja się zgodziła, tak aby spowodować turbulencje wewnętrzne w samej Armenii. O wiele ważniejsze w tym wszystkim jest kończąc już, o wiele ważniejsze jest to, że absolutną bierność, absolutną niemoc w tym regionie pokazały Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Także Francja, oczywiście w ramach Unii Europejskiej. Josep Borel oczywiście wygłosił takie kwieciste przemówienie, gdzie potępił przemoc, wezwał do pokoju, i tak dalej, tak dalej, nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę trawestując klasyka zapytać, ile Unia Europejska ma dzisiaj dywizji, jakie zdolności projekcji siły, jeśli chodzi o południowy Kaukaz. Wiemy doskonale, że Stany Zjednoczone nie są w ogóle skory do jakiejkolwiek projekcji siły po klęsce w Afganistanie, po wycofaniu wojsk z Afganistanu 31 sierpnia 2021 roku. W związku z tym widać, że mamy do czynienia z taką petryfikacją, z pewnym takim, powiedziałbym, ustabilizowaniem się sytuacji, gdzie regionalne mocarstwa zaczynają odgrywać kluczową rolę. Nie jedno supermocarstwo globalne, ale regionalne mocarstwa Rosja, Turcja dzielą się strefami wpływów. Doskonale wiemy, że Azerbejdżan jest w sojuszu wojskowym z Turcją. I tutaj bardzo silny, silny nacisk na premiera. Ja się spodziewam po prostu zmiany rządu, zmiany władzy w armii i po ewidentnej klęsce. Po ewidentnej klęsce i to jest nic innego jak próba oddziaływania również Rosji pośredniego na zmianę układu sił. Widać dzisiaj, że Unia Europejska ma zerowe zdolności projekcji siły na Południowym Kaukazie, a Stany Zjednoczone nie są w tym, tym w żaden sposób zainteresowane, biorąc pod uwagę i tak ogromny wysiłek, jaki włożyły w próbę no, osłabienia Rosji za pomocą proxy war, wojny zastępczej na Ukrainie. No, właśnie, no ta, ten zwrot Armenii, to, że odbywały się ćwiczenia z amerykańskimi żołnierzami, no był pewnego rodzaju chyba zwiastunem tego, że Rosja nie, e, nie stanie w obronie Armenii, jak się też stało i to chyba po raz kolejny pokazuje. Pokazuje, jak działa polityka zagraniczna, tak samo jak pokazują nam to chociażby już dużo bliższe nam wydarzenia związane z postępowaniem władz Ukrainy wobec Polski. Tak. Myślę, że też warto, abyśmy zwrócili uwagę nawet na te, na te sytuacje, kiedy Rosja na przykład nie reagowała zupełnie, kiedy we wrześniu 2022 roku Azerbejdżan zaatakował zbrojnie Armenię. Wtedy, oczywiście, ta oficjalna narracja rosyjska mówiła, że granice między państwami nie są jasno określone, w związku z tym nie ma pewności, czy Azerbejdżan prowadził działania zbrojne na terytorium państwa sojuszniczego ODKB, ale doskonale wiemy, że. Rosja wykorzystuje słabość Stanów Zjednoczonych, tak aby wypchnąć ich wpływy właśnie ze swojego miękkiego podbrzusza, czy jak mówią Rosjanie, rosyjscy strategy z tak zwanej bliskiej zagranicy. I to jest bardzo świadoma, moim zdaniem bardzo przemyślana polityka. To nie jest jakby słabość tutaj pokazana, że ODKB nie działa, tylko to jest raczej próba. Przywołania do porządku sojusznika Rosji, tak aby no, nie zmieniać równowagi sił w regionie. No doskonale wiemy zresztą z prac. Wielokrotnie przeze mnie przywoływanego, rekomendowanego profesora Johna Mearsheimera, że kluczem do zachowania pokoju na świecie jest równowaga sił. Państwo, które jednostronnie, czy sojusz, który jednostronnie łamie zasadę równowagi sił, prowadzi do złamania zasady pokoju na świecie. I to widzimy zresztą na Ukrainie. Zresztą Amerykanie się otwarcie, expressis verbis, przyznawali, chociażby ustami Wiktorii Nuland, że. Ingerowali w wewnętrzne sprawy innych państw, ingerowali w przestrzeń postsowiecką, próbowali zmienić równowagę sił. No zresztą soju, szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Bukareszcie w 2008 roku to no przecież był niczym innym jak tak naprawdę wypowiedzeniem zasady równowagi sił w stosunkach międzynarodowych w Europie. Stąd zresztą ta propozycja. Z grudnia 2021 roku Siergiej Ławrowa o przywróceniu zasady równowagi sił, czyli tak naprawdę ustanowieniu nowego traktatu bezpieczeństwa w Europie. I czy się to komuś podoba, czy nie, w Polsce nie będzie zasady równowagi sił, a co za tym idzie zasady pokoju, jeżeli taki nowy traktat bezpieczeństwa europejskiego nie zostanie podpisany. I moim zdaniem jesteśmy dzisiaj bliżej niż dalej podpisania takiego, takiego traktatu, i widać to także po polityce Stanów Zjednoczonych. Zresztą wiemy, że w listopadzie 2024 roku przewidziane są wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, i widać, że dzisiaj nikt poważny w Stanach Zjednoczonych nie chce iść na bezpośrednią jakąś globalną konfrontację z Rosją, czy nawet szerzej z grupą, z, z grupą sojuszników Rosji, a jak wiemy doskonale, no ta, 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 ta liczba państw, sojuszników Rosji cały czas rośnie. Te sankcje są kompletnie nieskuteczne. Myślę, że takim jednym z przykładów jest zniesienie przez Unię Europejską sankcji na rosyjskie nawozy, które, które zostały zniesione pod koniec ubiegłego roku. I mimo tego, że, że, że one bardzo, że ten handel polsko-rosyjski bardzo mocno zmalał w ubiegłym roku, no to okazuje się, że już, że już już powoli powraca do normy, na przykład import rosyjskich nawozów w Polsce, tak, w stosunku do, do okresu sprzed 2022 roku. No to pokazuje, że, że Stany Zjednoczone szykują się do pewnej odwilży w relacjach z Federacją Rosyjską i moim zdaniem to, że mamy do czynienia z klęską Ukrainy, to już nie ulega najmniejszej wątpliwości. Pytanie jest oczywiście, na jakich warunkach zostanie, zostanie podpisany pokój. No to w takim razie przenieśmy się może z Kaukazu w nasze rejony. No. Ukraina, Ukraina pokazuje powiedzmy swoje oblicze, o którym już dawno wiedzieliśmy, daje pstryczka z władzą w Warszawie. Z, nawet Niemcy bo przewodnicząca Komisji Obrony Bundestagu, bodaj Niemcy się zapowietrzyli, właśnie w postaci przewodniczącej Komisji Obrony Bundestagu, Amerykanie no, chcą się upewniać, czy przypadkiem Polska dajmy na to nie ogłosi długoterminowych prac remontowych na lotnisku Jasionka. No, ale w zasadzie w zasadzie można powiedzieć, że chyba. Ukraina dostała już od Polski wszystko, co mogła dostać, i teraz yy, udziela właśnie tak, jak Rosja udzieliła lekcji polityki zagranicznej Ormianom, tak Ukraińcy udzielają tej lekcji Polakom. No ja myślę, że nie jest to dla nikogo, kto się kieruje realizmem politycznym, geopolityką traktowaną przez pryzmat realpolitik. Z zaskoczeniem, że Ukraina zbliżyła się bardzo mocno w ciągu ostatniego roku do Niemiec, zwłaszcza patrząc na okres od sierpnia 2022 roku do sierpnia 2023 roku, to widać jak w soczewce, że, że Niemcy wyrastają na głównego partnera i protektora europejskiego władz Komisji Obrony Bundestagu, no właśnie w taki sposób, a nie inny, próbuje dyscyplinować rząd w Warszawie. Nie jest żadnym zaskoczeniem, że Wład Władimir Zełęski oklaskuje. Kolaboranta nazistowskiego w parlamencie, w parlamencie kanadyjskim. Nie jest żadnym zaskoczeniem, że Sąd Najwyższy Ukrainy dopuszcza symbolikę SS Galicien do normalnej obecności w życiu publicznym tego państwa. Nie jest zaskoczeniem, że ludzie z Ministerstwa Rolnictwa Ukrainy atakują Polskę, mówią o składaniu protestu do Światowej Organizacji Handlu do protestu przeciwko Polsce, do Komisji Europejskiej. No widzimy ewidentnie antypolskie działania rządu ukraińskiego, widzimy ewidentnie ewidentne przykłady, powiedziałbym. No takiego kultu neonazizmu na Ukrainie, no bo trudno nazywać to inaczej. Myślę że zresztą, że Justin Trudeau nie zdawał sobie sprawy, jakim wielkim skandalem będzie właśnie oklaskiwanie nazistowskiego kolaboranta w parlamencie Kanady, jak będzie miał to skutki w relacjach Kanady z Izraelem czy ze środowiskami żydowskimi no ale to jakby nie, na, nie nasz problem naszym problemem jest to, że polski MSZ w ogóle nie reaguje, nie wzywa ambasadora Ukrainy, ambasadora Kanady na przysłowiowy dywanik i nie wyraża stanowczego sprzeciwu. To nie zmienia zupełnie faktu, że ambasador Polski w Kanadzie dokonuje takiego stanowczego protestu. Tutaj potrzebne są działania na szczeblu rządu, czyli na szczeblu na szczeblu ministra z Zagranicznych, no ale trudno spodziewać się jakiegokolwiek stanowczego działania, jeżeli szefem polskiej dyplomacji jest ktoś na miarę profesora Zbigniewa Rała, który brał sobie jako rzecznika prasowego Łukasza Jasinę, człowieka, który mówił o tym, że decydenci w Warszawie są sługami narodu ukraińskiego. No to trudno się dziwić, że jest taka sytuacja. Co więcej, ja uważam, że cała ta stanowcza polityka wobec Ukrainy, którą próbuje. Próbuje w, grać niczym w teatrze Prawo i Sprawiedliwość jest to tylko i wyłącznie kwestia kampanii wyborczej obliczona na dobry wynik 15 października bieżącego roku. Natomiast po w tym terminie myślę, że kolejny rząd wróci, kolejny rząd w Warszawie wróci do polityki bezwarunkowego, bezwarunkowego wspierania Ukrainy. Co jest oczywiście niezwykle szkodliwe dla państwa polskiego i przede wszystkim dla narodu polskiego. Jeśli przyjrzymy się tak zwanym prawicowym publicystom, którzy jeszcze w zeszłym roku bardzo mocno straszyli tak zwanymi, przepraszam, za kolokwializm, ruskimi onucami, którzy straszyli agentami Kremla, którzy mówili o, o tym, że właściwie już Polska powinna szturmować Moskwę czy Kaliningrad przynajmniej, to dzisiaj ci sami publicyści zupełnie bez, że tak powiem, jakichkolwiek wyrzutów sumienia i bez, no, że tak powiem, z odkrytą przyłbicą mówią o potencjalnym zagrożeniu terrorystycznym ze strony skrajnych nacjonalistów ukraińskich i powtórce z, z lat 30. I, i okresu II Rzeczpospolitej. No to pokazuje, to pokazuje jak, jak mocno jak mocno manipulowane było społeczeństwo polskie, jak mocno było poddane propagandzie. Zresztą podobnie jak w okresie tak zwanych lockdownów. Widzieliśmy, że lockdowny i całe to zagrożenie, bardzo mocno rozmuchane przez media, praktycznie wyparowało 24 lutego 2022 roku. Złośliwi mówili, że Władimir Putin tak naprawdę zwalczył korona, koronawirusa w ciągu 24 godzin. No bo rzeczywiście było tak, że nagle przestało się całkowicie mówić o liczbie zakażonych, o liczbie pozytywnych. Testów i tak dalej, i tak dalej. Nagle się okazało, że najważniejsze jest wsparcie dla Ukrainy, robienie zrzutek dla, dla Ukrainy, czyli cały ogrom, ogrom pieniędzy. Jest wielkim fałszem oczywiście te 100 miliardów złotych, które podaje Konfederacja, pan Krzysztof Bosa, który się obwieszał ukraińskimi wstążeczkami, ukraińskimi flagami w, me, w mediach. To jest absolutna bzdura. Pomoc, pomoc Polski dla Ukrainy, społeczeństwa polskiego to jest co najmniej 75 miliardów euro. A nie żadne 100 miliardów złotych. Nie wiem skąd, skąd jak, jak można tak zaniżać pomoc, którą, którą Polacy udzielili, czy w ogóle państwo polskie udzieliło, udzieliło Ukrainie, gdzie samego sprzętu wojskowego według oficjalnych danych przekazano bezpłatnie za ponad 40 miliardów złotych. Te, ten rachunek, który Konfederacja pokazuje w mediach, jest kompletnie nieadekwatny. Nieadekwatny i mocno, mocno zaniżony. Więc, więc też trzeba zda zdać sobie sprawę, jak wielki to był wysiłek dla Polski, dla, dla wszystkich Polaków. I dzisiaj, krótko mówiąc, Polska i Polacy wyszli w, na arenie międzynarodowej na, za przeproszeniem frajerów. Po prostu frajerów. I mówią to nawet w indyjskich mediach. W Indiach mówi się o tym, że, że Polska by stała, była najbliższym sojusznikiem Ukrainy i nagle jest uk przez Ukrainę pozywana do Światowej Organizacji Handlu. Pytanie, czy, czy cokolwiek się zmieniło? Zmieni po wyborach, ja myślę, że w tym rozdaniu politycznym niestety nie. No pewnie nie. Tu już można by omawiać jeszcze inne wątki e, polskiej polityki zagranicznej, chociażby jak aferę wizową, na której, o której wszyscy mówią. E, natomiast to jest też zastanawiający zwrot, że. E, Wiele się zmieni, musi zmienić, żeby wszystko pozostało takie samo, czyli e, teraz jakby wektor tej narracji o polityce zagranicznej się zmienił, ale nie zmieniło się jedno. Wszystkie główne siły polityczne w Polsce mówią dokładnie to samo, tylko w różnych odcieniach właśnie i o Ukrainie, i o aferze wizowej tak itd., tak itd. No, stalinowska jednomyślność wiecznie żywa. No tak, ja myślę, że warto polecić widzom film pod tytułem Stop Amerykanizacji Polski, który jest dostępny na, w serwisie Rumble, jest także do pobrania na Mediafire, który pokazuje, co się musi zmienić, żeby w Polsce się realnie cokolwiek zmieniło. I tutaj nie chodzi o żadne szyldy partyjne, o żadną prymitywną kampanię wyborczą. No proszę zobaczyć, że na ulicach polskich miast, ja teraz jeżdżę dużo po Polsce, i widzę, tak naprawdę jest fotografia kandydata, nazwisko, numer na liście, zero programu, zero żadnej debaty. To się bardzo różni od tego, co jeszcze było w latach 90. Dzisiaj nie ma żadnego licytowania się na kwestie programowe, na propozycje dla Polski. To jest kwestia tak naprawdę wyborów, mis i mistera w polskiego parlamentu, a nie, a nie konkretna debata o, o tym, co jest istotne dla Polski. Myślę, że dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, w której bez konkretnych, głębokich reform państwa, przede wszystkim tak zwanego głębokiego państwa, czyli służb specjalnych, nie będzie żadnej realnej zmiany. W Grill, Wille z Basenem, jakieś tam cuda na, na Kiju. No, przypominają tych samych ludzi, którzy obiecywali drugą Japonię, drugą Irlandię czy jeszcze jakieś inne Niderlandy, a tak naprawdę nie dotykają sprawy najważniejszej. No, my, jako Polski Ruch Antywojenny, mówimy od samego początku naszego istnienia, że fundamentem i w ogóle podstawą do zmiany zmiany geopolitycznej zmiany jakby traktowania Polski na arenie międzynarodowej z przedmiotu na podmiot, jest głęboka reforma służb specjalnych. Nie będę wnikał teraz w szczegóły, bo to jakby jest temat na osobną, na osobną rozmowę, ale my mamy bardzo, bardzo gruntownie przygotowany program w tym zakresie, jak zrobić taką weryfikację i takie, taką reformę służb specjalnych. To jest jakby pierwszy i naj, najbardziej fundamentalny krok w kierunku zmiany. Jakby pozycji Polski z przedmiotowego na podmiotowe, a drugim to oczywiście wdrożenie, wdrożenie nowej polityki kadrowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i wprowadzenie zupełnie innej polityki zagranicznej, polityki wielowektorowej. Ale to się nie zdarzy dopóty, dopóki trzonem, trzonem służb specjalnych w Polsce będą ludzie, którzy są klientami. Klientami Imperium Amerykańskiego. I to trzeba zrozumieć. Myślę, że każdy, kto obejrzał film Stop Amerykanizacji Polski i obejrzał go ze zrozumieniem, a nie tak jak na przykład pani redaktor Mierzyńska, z bez zrozumienia, która nie zrozumiała, skąd są. są dane, mimo iż jasne dane są dane, ja dalej nie widzi tych, 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 tych źródeł, więc OKO.press, Gazeta Wyborcza dalej nie widzą tych zależności, nie chcą widzieć, nie chcą, żeby Polacy widzieli, chcą Chcą właśnie taki, takiego stanu, jaki jest dzisiaj, no to myślę, że każdy sobie wyrobi oczywiście swoje, swoje zdanie i, i każdy, kto zapozna się z faktami, z dokumentami, z konkretnymi danymi, zrozumie, że dzisiaj nie będzie w Polsce lepiej, Polska nie stanie się podmiotem na arenie międzynarodowej, tylko będzie cały czas przedmiotem wykorzystywanym przez różnego rodzaju agendy, przez różnego rodzaju korporacje międzynarodowe, przez między, WHO chociażby i tak dalej, i tak dalej, dopóty, dopóki nie zmienimy struktury głębokości bokiego państwa w Polsce i to będziemy bardzo głośno o tym będziemy bardzo głośno mówić jako polski ruch antywojenny już jeżeli mi będzie tylko jeszcze wolno tutaj powiedzieć w pierwszej połowie października we Wrocławiu odbędzie się głośna demonstracja polskiego ruchu antywojennego przeciwko patrolowaniu polskich ulic przez amerykańskich żandarmów i przeciwko obecności obcych wojsk na terytorium Polski jesteśmy za wypowiedzeniem tej umowy o wzmocnionej współpracy Obronnej ze Stanami Zjednoczonymi, umowy, która nas wasalizuje, która desuwerenizuje państwo polskie na arenie międzynarodowej. To wracając jeszcze, żeby jakoś zamknąć klamrą tą naszą rozmowę, wracając do tego, do tej bierności Rosji, tego, ale również i Stanów Zjednoczonych w sprawie Armenii, czy taki los nie może się stać również udziałem. Polski i że po prostu nasi tak zwani sojusznicy na papierze nas pozostawią i jakie są, yy, czy, czy jest to realne i w, w jakim horyzoncie czasowym ewentualnie, bo już teraz chyba nikt nie ma ochoty w Warszawie yy, iść umierać za Donbas, no ale to się może równie szybko jak skończy się kampania wyborcza zmienić. Ja myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę interesy Stanów Zjednoczonych, interesy na Bliskim Wschodzie, na, na Dalekim Wschodzie, na Indo-Pacyfiku. W Polsce od czasu do czasu mówimy o planach Izraela uderzenia na Iran. Ja chciałbym to cały czas przypominać, że ta sprawa absolutnie się jakby nie, nie zakończyła. To, to nie jest plan, który przestał, przestał istnieć. Cały czas trwają przygotowania Izraela do uderzenia na Iran, do operacji wymierzonej przeciwko Islamskiej Republice Iranu. I musimy to mieć cały czas na uwadze na horyzoncie geopolitycznym, że Stany Zjednoczone muszą być gotowe do ewentualnego wsparcia Izraela, podobnie zresztą jak do działań na Indo-Pacyfiku, do działań w Cieśninie Tajwańskiej tak itd. itd czy nie ma niemalakka na przykład. Więc musimy sobie zdawać sprawę, że dla Stanów Zjednoczonych od mniej więcej przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI wieku o wiele ważniejsze jest zaangażowanie na Indo-Pacyfiku niż zaangażowanie w Europie Wschodniej. I to jest fakt, to wszystko jest we w tym słynnym zwrocie ku, ku, ku Azji, piwocie na Pacyfik, jakbyśmy to nie nazywali, w serii dokumentów strategicznych Stanów Zjednoczonych, które zapoczątkowała jeszcze Hillary Clinton pełniła funkcję sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych. To, jak mówię, przełom pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. I ta sytuacja jest jak najbardziej możliwa. Mieć na uwadze tak zwaną ustawę 447, roszczenia środowisk żydowskich o tak zwane mienie bezspadkowe to, co zresztą bardzo szeroko Antony Blinken jako sekretarz stanu USA podkreślał w lutym 2019 roku podczas tak zwanej konferencji antyirańskiej w Warszawie, zorganizowanej za ponad, 2 miliard, za ponad 2 miliony złotych przez polskiego podatnika. I, i tam ten ta, ta, ta temat był poruszany i do dzisiaj ta sprawa nie jest uregulowana. To jest tylko moim zdaniem kwestią czasu, kiedy Stany Zjednoczone i Izrael powrócą do kwestii tych, tych roszczeń. Im Polska będzie słabsza, im Polska będzie bardziej osamotniona na arenie międzynarodowej, im Polska będzie bardziej rozbrojona, tym większa szansa na wyegzekwowanie właśnie tych w mojej ocenie bezpodstawnych, bez, bezpodstawnych roszczeń. No, wielokrotnie na ten temat się publicznie wypowiadałem, więc, więc przyjdzie czas, że jeszcze pewnie, pewnie powtórzymy to, jeżeli ta sprawa wróci, ale też nie wolno, podobnie jak w sprawie przygotowań Izraela do uderzenia na Iran, zapominać o roszczeniach środowisk żydowskich i o ogromnym lobby Izraela. Właśnie w Stanach Zjednoczonych I tej, i tej kwestii Polska coraz bardziej osamotniona, coraz bardziej rozbrojona, to Polska, która może być no właśnie łatwiej, łatwiejsza do wyegzekwowania tego typu roszczeń. No i cóż, no myślę, że to, że to tyle. Możemy na razie zakończyć nasze te rozważania. Jak będzie w przyszłości to czas pokażę. Moim Państwa gościem był dr Leszek Sykulski. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Tobie, Kamilo, dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia naszego kanału finansowo dane w opisie. W opisie jest też link do naszego kącika księgarskiego. Zachęcam, żeby zapoznać się z tym, co jest tam dostępne do nabycia. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.